Wszystko rozpoczęło się 16 listopada 2013 roku w klubie biznesowym na stadionie we Wrocławiu. To w tym miejscu i tego dnia powstał FEN. Grupa pasjonatów sportów walki spełniła swoje marzenie o zorganizowaniu zawodowej gali MMA. Szósta edycja to moment przełomowy dla FEN. Kto wie, być może największy w całej dziesięcioletniej historii organizacji. To była pierwsza edycja, która została wyemitowana na antenach Polsatu. W walce wieczoru Tymoteusz Świątek zmierzył się z Wiktorem Marinho, a na szali tego starcia był pas mistrzowski FEN w kategorii koguciej. To był pojedynek historyczny, a przerwany powinien zostać zdecydowanie szybciej. Do FEN przychodzili coraz to nowi zawodnicy. Wojciech Wierzbicki debiutował w FEN podczas FEN 6, a chwilę później został pierwszym tymczasowym mistrzem w historii organizacji. Wtedy też w FEN debiutował Wojciech Janusz, chwilę później Marcin Wójcik, który dwukrotnie wygrał na naszych galach w tym roku. Wiele gwiazd polskiego MMA zaczynało swoje przygody z poważnym sportem właśnie od FEN. To u nas na szerokie wody wypływali Marcin Wrzosek, który po zwycięstwie na naszej gali zakwalifikował się do programu Ultimate Fighter. To w FEN pierwsze kroki w K1 stawiał Arkadiusz Wrzosek. Emil Mek i Guram Kutateladze przegrywali u nas z Polakami, by chwilę później dostać się do UFC. W międzyczasie budowane były kariery polskich czołowych zawodników: Tomasza Sarary, Romana Szymańskiego, Michała Oleksiejczuka, Mariana Ziółkowskiego. Po przegranej walce z Pawłem Kiełkiem do FEN dołączył Mateusz Rębecki, który dziś jest niepokonany w UFC. Kibice jednym głosem mówią, że to najlepszy zawodnik w dziesięcioletniej historii organizacji. Brawo, Chińczyk! FEN odwiedził przez 50 edycji 20 miast. Byliśmy w największych obiektach w naszym kraju i od ponad 4 lat regularnie organizujemy gale na świeżym powietrzu. Na kartach historii zapisała się ceremonia otwarcia gali z numerem 25, podczas której zawodnicy weszli do klatki prosto z motorówek. W oktagonie, wiadomo, działo się. Adam Kowalski sensacyjnie udusił Rafała Kijańczuka, który chwilę wcześniej został wybrany odkryciem na polskiej scenie MMA. Adrian Zieliński został mistrzem w kategorii piórkowej, co dziś trudno sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę, ile problemów sprawia mu zbicie do 77 kg. Tuż przed wybuchem pandemii byliśmy w optymalnym dla siebie momencie. Zapełnialiśmy duże obiekty, nasi mistrzowie odgrywali coraz większe role w polskim MMA. Koronawirus spowodował, że musieliśmy na chwilę zawiesić działalność na kilka miesięcy, by nasze gale odbywały się bez udziału publiczności w pay-per-view. Ten czas był nam potrzebny do tego, żebyśmy teraz potrafili realizować naszą wizję. Stawiamy na sport i emocje. Chcemy dostarczać niezapomniane wrażenia wszystkim kibicom sportów walki w naszym kraju. W 2023 roku zorganizowaliśmy już 7 gal. Śmiemy twierdzić, że wszystkie wyszły nam naprawdę przyzwoicie. Przed nami jubileusz, w który mało kto wierzył jeszcze jakiś czas temu, bo mieliśmy zrobić kilka gal i zawinąć się z rynku. My jednak w dalszym ciągu stawiamy na młodych zawodników i budujemy gwiazdę. Chcemy, aby nasi mistrzowie stanowili o naszej sile i pukali do bram największych organizacji na naszej planecie. Patrząc na tych najlepszych, jesteśmy przekonani, że już teraz poradziliby sobie w każdej organizacji bez najmniejszego problemu. Drodzy kibice, chciałem Wam bardzo podziękować za te 10 minionych lat, które razem przeżyliśmy. Przez te wszystkie lata zawsze mogłem liczyć na ogromne wsparcie z Waszej strony. Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować tym, którzy nas wspierali i w tych lepszych i gorszych chwilach.
Myślę, że jeszcze wiele dobrego przed nami, bo mimo iż mamy już 10 lat na karku, nadal mamy w sobie tę pasję do MMA.